Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomax, księgarni Michała przy stacji metra Stokłosy. Spotykamy się dzisiaj, ponieważ trafiła w moje ręce książka zupełnie niezwykła z wydawnictwa Marka Derewieckiego, z takiej serii, która się nazywa Biblioteka Klasyków Antropologii. Ja już to wyjaśniałem, ale jeszcze powtórzę. Dlaczego my się będziemy zajmować tymi tematami etnologicznymi, na których się co prawda nie znamy, ale liczymy na to, że te wszystkie mądre publikacje, które będziemy promować, trochę nam w tym pomogą. Otóż, proszę Państwa, ja kiedyś dawno temu przeczytałem, nie mówię, że z wielkim zrozumieniem, ale na pewno z wielkim zaciekawieniem książkę Claude'a Lévi-Strauss'a Smutek tropików, bardzo dobrą, taką tak napisaną dziwnie, nie sposób tego traktować. To nie jest oczywiście praca naukowa, nie jest to też reportaż, to jest bardziej esej, albo jak to lubią nazywać różni specjaliści od gatunków, strumień swobodny, swobodny strumień świadomości. Mnóstwo ciekawych informacji jest w książce Smutek tropików. Ja ją Państwu serdecznie polecam. Między innymi taka, że cała etnologia światowa płakała bardzo nad tym, że Kościół katolicki zdewastował plemiona, ponieważ w Ameryce jednej i drugiej, ponieważ nie można było dotrzeć do tych pierwocin urządzeń społecznych, które tam istniały, nie można tego było zbadać. No proszę Państwa, to jest taki żal nad rozlanym mlekiem, dlatego że nikt nie myślał o tym, żeby prowadzić jakiekolwiek systematyczne badania, ani etnologowie, którzy się pojawili w XVIII-XIX wieku, też o tym nie myśleli, a metoda ewoluowała razem z nimi. W tym czasie dokonywały się zmiany na świecie i nic nie było już takie jak dawniej. Natomiast jeżeli idzie, no bo ta etnologia jest akademicka w opozycji do misji Kościoła, to jest jasne, prawda? Więc ja nie będę tutaj sugerował źródeł tej nauki, no ale trzeba się zastanowić, dlaczego ona jest w opozycji do Kościoła, ponieważ no, Kościół wydziera z rąk badaczom te ludy pierwotne i usiłuje je zmieniać, usiłuje je cywilizować, to znaczy, proszę Państwa, doprowadzić do takiego stanu, żeby oni się nawzajem nie mordowali, nie zjadali i żeby nie mordowali też innych. I proszę Państwa, to się czasem misjonarzom udaje, a czasem nie. Ostatnio miałem we Wrocławiu taki wykład, taką pogadankę o misjach jezuickich wśród Huronów, które zakończyły się całkowitą klęską, dlatego że ojcowie jezuici, którzy pojawili się nad Wielkimi Jeziorami, zostali ciężko okaleczeni, w większości wymordowani, razem z Huronami, wśród których prowadzili misję, a zostali w ten sposób potraktowani przez bohaterów tej książki, proszę Państwa, czyli przez sławetną Ligę Irokeską, przez sześć plemion, które utworzyły nie wiadomo kiedy, bo wydatowanie dokładne powstania Ligi Irokeskiej jest w zasadzie niemożliwe, bo są tacy, którzy twierdzą, że Liga istnieje od niepamiętnych czasów, istniała, tak? Datuje się ona na połowę XVI wieku, na XVII wiek. Różne opinie krążą. Natomiast pojawiają się coraz ciekawsze modyfikacje, tak? Które wiele mówią o sposobach i stanie organizacji plemion, zanim pojawili się biali ludzie, bo pojawiła się taka informacja, taka sugestia, że Liga nigdy by nie powstała, gdyby nie Holendrzy, tak? Którzy zorganizowali mówiące podobnymi językami plemiona, dali im do ręki broń oraz narzędzia metalowe i wysłali na północ w celu pozyskiwania skórek bobrowych, tak? No i organizacja ta na tyle okazała się trwałą, że no, odegrała istotną rolę w historii Ameryki, w historii walk pomiędzy osadnikami, pomiędzy rdzennymi, białymi Amerykanami, którzy utworzyli Stany Zjednoczone, a Wielką Brytanią. Proszę Państwa, Irokezi mają swoją legendę i to jest legenda bardzo okrutna. To były plemiona o rzeczywiście w porównaniu z otaczającymi je ludami wysokim stopniu organizacji. Tak? Byli to rolnicy, którzy nie musieli uganiać się bez przerwy po
po lesie za zwierzyną, ponieważ uprawiali swoje poletka, kukurydzy, dyni i innych warzyw. Dobrze z tego żyli, mieli zakontraktowane dostawy skór u Holendrów, którzy mi płacili srebrem, prowadzili swoje rozbójnicze napady skierowane na północ, głównie przeciwko Huronom, ale także innym Indianom mieszkającym po tamtej stronie Wielkich Jezior. I co jest charakterystyczne dla wszystkich irokeskich plemion, 5, a potem 6 od 1708, zaraz je wymienię, oni zawsze popierali Brytyjczyków. Zawsze popierali Brytyjczyków. Liga murem stała przy koronie brytyjskiej. Jakieś tam wahnięcia można było odnotować, ale to były rzeczy zupełnie nieistotne. Wodzowie Czerwona Kurtka i Joseph Brandt to są te postaci, które gwarantowały trwałość sojuszu brytyjskiego z Ligą. Joseph Brandt był jednym z nielicznych Indian, który się ożenił z białą kobietą. Joseph Brandt był wodzem Mohawków, wsławionym licznymi akcjami zbrojnymi, napadami, przestępstwami, proszę Państwa, jeżeli rzecz ująć w kategoriach cywilizacji białego człowieka, inspirowanymi zawsze przez agentów korony. Joseph Brandt ma swoją legendę, ja Państwu szczerze polecam tę postać. Natomiast jak to się skończyło dla Irokezów? Jak się skończyło popieranie Londynu? No źle, dlatego że w momencie, kiedy wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych została wygrana i Amerykanie podpisali rozejm z Brytyjczykami, Irokezi przestali być potrzebni i na mocy traktatów zostali po prostu przesiedleni do Kanady i tam osadzeni w rezerwatach. Część z nich została w Stanach Zjednoczonych, mają swoje rezerwaty na terenie stanu Nowy Jork, kultywują tradycję. Proszę Państwa, jakaż to jest tradycja? Żeby się tego dowiedzieć, musicie Państwo przeczytać tę książkę, dlatego że to jest coś niezwykłego, ta amerykańska etnologia, która zajmuje się nie badaniem, ale tak naprawdę kreowaniem ludów pierwotnych, tak? Nie jestem w stanie uwierzyć niestety w to, co tu jest napisane z tyłu. Ja może przeczytam. Amerykańska antropologia narodziła się w księgarni w Albany w 1844 roku. Tutaj Louis Henry Morgan, adwokat, członek półtajnego bractwa irokeskiego, przypadkowo spotkał Hasanoanda, Eliego Parkera, Indianina z ludu Seneca, późniejszego adiutanta generała Ulyssesa Granta. Dzięki współpracy zafascynowanego Indianami prawnika i młodego Seneki 7 lat później powstała słynna Liga Hodenosaunee, czyli Irokezów, określana mianem pierwszej prawdziwej etnografii i najlepszej do dzisiaj monografii słynnych Irokezów. Morgan uczynił z nich swoiste laboratorium amerykańskiej antropologii. Niewiele jest ludów indiańskich, które doczekały się tylu opracowań. Wymienić można jedynie Eskimosów, Nawachów, Siuksów i Kwakiutlów. Na polskie tłumaczenie, dopiero trzecie w Europie, Liga czekała 160 lat. To jest ważna książka, proszę Państwa, bo to jest trzecie tłumaczenie na język inny niż angielski. I to jest język polski. To jest ważna książka, proszę Państwa, z tego względu, że w wojnie secesyjnej Indianin z plemienia Seneca, Irokez, a jeszcze 5 plemion, od wschodu licząc, nie wiem, czy dobrze ten środek wymienię, ale musicie Państwo wybaczyć, Mohawkowie, Kajugowie, Onondaga, Oneida, Seneca. W 1708 roku dołączyli z południa, przyszli Indianie Tuscarora z zapasem koszul. Ja tej kwestii jeszcze nie rozgryzłem, ale jak słyszę koszule i Indianie, to zaczynam strzyc uszami, proszę Państwa. Jeżeli pojawia się grupa ludzi zaopatrzonych w koszule i proponuje wodzom z południowej strony Wielkich Jezior jakiś deal, to na pewno nie jest zwyczajna sprawa. Trzeba by było obejrzeć metkę jednej z takich koszul i sprawdzić, czy ona, aby nie była wyprodukowana gdzieś może w Zielonej Górze, prawda, albo na terenie fabryki w Prusiech, albo może wręcz w Polsce. Ale to taki żart troszeczkę. Nigdy nie zobaczymy tej koszuli, a szkoda.
nikt się nie przywiązywał do tego, kto produkował koszule dla Indian. Też było, proszę Państwa, niezwykłe, już o tym mówiłem, ale jeszcze powtórzę, sprzedawać białe koszule facetom, którzy ganiają po lesie i chowają się przed strzałami z łuków i z muszkietów. Proszę Państwa, Indianin zostaje adiutantem generała Ulyssesa Granta. Myśmy, może ludzie, którzy lubią oglądać filmy o historii Ameryki, które już się nie nazywają westernami, często widzą, że tam postać jakiegoś dobrego dzikusa się pojawia. W czasach współczesnych odzianego w amerykański mundur, luźno zarzucony na ramiona, do tego jakieś pióro we włosach. To jest częsty motyw w filmach o historii Stanów Zjednoczonych dzisiaj i to nie jest wymysł. Wydawać by się mogło, że to jest wymyślone, ale to nie jest wymysł, proszę Państwa. A dowodem na to jest Harry Parker, adiutant generała Granta, późniejszego prezydenta. Nie dojdziemy dokładnie, jaka była motywacja, jakie były rachuby związane z lokalnymi, z pierwotnymi ludami Ameryki, jakie były rachuby polityków amerykańskich wtedy, dlatego że musimy pamiętać, że cały czas toczą się wojny, tak? Toczą się wojny, cały kontynent jest jeszcze niepodbity, plemiona żyją w swoich naturalnych warunkach. Wojna secesyjna kończy się w 1865 chyba albo 6 roku. Gdzie jeszcze do bitwy z Siouxami nad strumieniem Little Big Horn, gdzie 7. Brygada Kawalerii została zniesiona przez wojowników, gdzie jeszcze do wojen z Apaczami? Bardzo, bardzo długo, proszę Państwa. A tutaj, proszę, Indianie z zapomnianych już i całkowicie wyniszczonych ludów robią karierę w armii. To jest dziwne. Dziwne i wiąże się moim zdaniem z tym, że Ameryka zaczęła kreować swoją historię już wtedy. Żyły jeszcze plemiona, niezałatwione były sprawy Komanczów w Teksasie, no i oczywiście inne jeszcze setki drobnych spraw, które załatwiali Amerykanie w cywilu i w mundurach za pomocą rewolweru i karabinu. A ta dziwna historia Ameryki była już kreowana i wziął w niej udział Louis Henry Morgan, papież amerykańskiej etnologii, który opisał, a ja mam silną sugestię, że stworzył historię Ligi Irokezów. Historię najbardziej okrutnego, najbardziej wsławionego największymi rzeziami plemienia, jakie żyło na ziemi amerykańskiej. W różnych popularnych opracowaniach czytamy na przykład, że wystarczyło pojawienie się jednego mohołka, gdzieś w okolicy, gdzie żyły jakieś mniej krwiożercze ludy, żeby wszyscy po prostu uciekali w popłochu. Nie było żartów, proszę Państwa. To jest też zaskakujące, że Irokezi, jedynie Nawajowie, no i oczywiście Siuksowie, a także ludy takie mniej dynamiczne zyskały sympatię etnologów i badaczy amerykańskich. Natomiast no, mnóstwo plemion zostaje, jakby to powiedzieć, idzie w zapomnienie, tak? Nie, ich języki wymierają, zwyczaje zanikają albo są modyfikowane i przejmowane po prostu przez ludzi białych. Proszę Państwa, Irokezi a Kościół, słów kilka, bo o tym też tu przeczytamy, ale oczywiście w takim oświetleniu przykrym dla Kościoła. No więc misje jezuitów francuskich wśród Irokezów, tak jak powiedziałem, i Huronów, zakończyły się katastrofą fizyczną. Ojcowie zostali ciężko okaleczeni w sposób tak okrutny, że trudno to opisywać nawet, a następnie po prostu wymordowani. Na ich barki położono niesłychany ciężar, dlatego że oni się znaleźli pomiędzy polityką korony francuskiej, która inaczej niż korona hiszpańska nie miała misji wpisanej w swoją doktrynę. To pamiętajmy, korona hiszpańska zawsze miała misję, tak, nawracania ludów pierwotnych. Natomiast korona francuska wplątywała Kościół i wplątywała ludzi Kościoła w swoją politykę, a następnie pozostawiała ich samych sobie, obarczając jeszcze zakonników misjami politycznymi. I tak było z jezuitami,
nad wielkimi jeziorami. Oni zostali obarczeni misjami politycznymi ponad swoje siły. Z jednej strony mieli gubernatora francuskiego, tak, w Quebecu i Montreal, żołnierzy, niewielu bardzo, z drugiej Irokezów i Holendrów, a jeszcze do tego wszystkiego wmieszali się Anglicy, tak? Nie mieli prawa przetrwać. A ich historia jest no, niesłychanie dramatyczna. Męczennicy kanadyjscy w latach 30. kanonizowani. Można to sobie obejrzeć wszystko, proszę Państwa, w takim zapomnianym już filmie, słabo rozpropagowanym, Czarna suknia. Ja polecam, bo to jest taki film, który... Ja czytam opisy tych losów poszczególnych ojców. No to jest straszliwe zupełnie. Straszliwe, to jest nie do opowiedzenia. Natomiast ten film coś tam pokazuje i pokazuje tą niezwykłość, upiorną zupełnie niezwykłość świata indiańskiego. Bo tutaj czytamy, że Henry Morgan, Louis Henry Morgan spotkał Elego Parkera w księgarni. Proszę Państwa, to jest jakiś... to są jakieś historie z mchu i paproci. To miś Uszatek mógłby taką opowieść zarzucić w jednym z odcinków o swoich przygodach. Natomiast to, co się działo, rzeczywiście w wioskach Irokezów nie nadaje się do pokazywania ani do opisywania. Nieprawdą jest, że Hayawata zabronił zjadać ludzi, może tak tylko powiem. Nieprawdą jest, że wielki Hayawata opisany przez Longfellowa zabronił zjadać ludzi i że Irokezi nie zjadali ludzi. Zjadali. Ale film Czarna suknia Państwo sobie możecie obejrzeć. On jest bardzo wstrząsający. Ja nie mogłem go do końca zmóc. Okrucieństwo... Ja może nie mam tolerancji na takie rzeczy, no ale jest troszeczkę... Znaczy tak słabo wygląda w porównaniu z opisem, tak, misji jezuickich wśród Huronów i Irokezów. Natomiast świat indiański, świat absolutnie hermetyczny, do którego żaden człowiek biały, nieuzbrojony albo niezaopatrzony w pieniądze, koraliki, alkohol czy cokolwiek, co ma na wymianę, nie ma wstępu. Po prostu nie ma wstępu. Nie ma żadnego porozumienia, żadnej komunikacji, jest skrajna wrogość i skrajne, jakby to powiedzieć, skrajny brak empatii. To znaczy zmuszanie kogoś, komu się wcześniej ucięło rękę do noszenia ciężkich pakunków, nie jest niczym nadzwyczajnym, o tak bym powiedział. Więc to oddaje, myślę, ducha i atmosferę tamtych czasów i też wiele mówi o ludziach, którzy tak jak Brytyjczycy potrafili w jakiś sposób obłaskawić postacie takie jak Joseph Brandt czy Wódz Czerwona Kurtka. Proszę Państwa, ja Państwu tę książkę szczerze polecam, dlatego że z niej na pewno coś się wyłoni. Książka jest unikatowa, nie jest jej wiele na rynku. Ja może jeszcze będę ją ściągał, bo ona się troszeczkę już posprzedawała, ale uważam, że to jest dobry kierunek, bo ta obserwacja kreowania ludów, tak, przez państwo, bo umówmy się, państwo zaopatrzone w aparat urzędniczy, w armię, policję, finanse oraz uniwersytety, tak, i całą propagandę robioną przez świat naukowy zajmuje się kreowaniem od nowa dzikich ludów. Po co? No ja tego nie wiem do końca. Można sobie różne odpowiedzi dawać. Może znajdziemy ją w książce Morgana. Jeszcze tylko może powiem, że jeżeli chodzi o Huronów, Huroni są bardzo blisko spokrewnieni z Irokezami, natomiast nigdy nie wchodzili z nimi w żadne układy. Zawsze walczyli, a zagłada Huronów, proszę Państwa, nastąpiła w latach 1648-1649. To jest znamienne, bo wtedy w naszej części świata też dzieją się rzeczy dziwne. A jak pamiętamy, to jest wszystko system naczyń połączonych i nie sądzę, żebyśmy musieli długo szukać, żeby znaleźć drogę od jednej wojny do drugiej, tak? Od wojny na Kresach Rzeczpospolitej do likwidacji osiedli hurońskich nad Jeziorem Górnym. Proszę Państwa, Huroni dzisiaj wyglądają w sposób niezwykły. Są to biali ludzie,
Są to najnormalniej w świecie biali ludzie, którzy przyznają się do pochodzenia hurońskiego, Huron Wyandot, tak, czy Wendat, jak mówią niektórzy, wyspiarze, wyglądają tak jak my, mówią po angielsku, przebierają się w najdziwniejsze zupełnie stroje, których na pewno w roku 1649 żaden szanujący się wojownik huroński by nie nałożył. Wodzowie noszą na głowach dziwne wianki z gałązek oraz takie lśniące hałaty, przepasane tutaj w pasie sznurkiem. To łatwo odnaleźć. I to są współcześni Huronowie. Oni oczywiście mają swoje rezerwaty, w tych rezerwatach uprawiają jakąś cepelię. Ktoś tam przyjeżdża, ktoś robi zdjęcia, ludzie się dziwią, że tak wyglądają Indianie, natomiast oni się upierają, że to jest ich tradycja i że oni odkryli w sobie tą krew hurońską, indiańską i że kultywują tę prawdziwą tradycję. No nie wiem, ciężko mi orzekać z tego miejsca, natomiast kwestia jest niesłychanie ciekawa. Natomiast Louis Kennebogan opowiadał o największych wrogach Huronów, o Irokezach i według niego oni wyglądali tak jak tutaj. Powtórzę jeszcze raz, no nie wiem. Ta konfekcja, proszę Państwa, zalatuje na odległość jakąś dobrze zorganizowaną produkcją. Musielibyśmy to ocenić po głębszej analizie, ale ja zostawiam Państwa z tą książką i myślę, że jeszcze do niej kiedyś wrócimy, bo okazji na pewno nadarzy się sporo, a tekstylia to jest jeden z naszych ulubionych tematów, o którym będziemy jeszcze wiele pisać. Bardzo dziękuję.